Teoretycznie powinno mieć AWD. No właśnie. Fajny. Ja go nie poznałem na początku. Dobra, co możemy z nim zrobić? Możemy przyciemnić szybę, możemy sobie maskę wymienić. No tutaj bez szału. Przedni zderzak. Tu też bez szału. Reflektory. Tu też bez szału. Owiewka. Tu też bez szału. Ja myślę, że on będzie dobry na wyścigi. No, ale możemy poszerzyć. Chyba to bardziej mi pasuje. Wysiłąc. Może stąd teraz z niego zrobimy, he? Nie, tak się zachowywał, jakby faktycznie miał na pewno 4 koła, więc zobaczymy. Dobra, o, widzę, że Piotr dołączył do tego drugiego czatu, fajnie. Ojej, co to jest? Który wybieramy? To jest jakiś rajdowy, nie? Dawaj tego, taki subtelny. Dobra, to mamy to, lampy. Tylny zderzak. No tu się za wiele nie zmienia, nie? I tak, wydechy. Nic nadzwyczajnego. No niestety niektóre furki nie mają tak dużo tych opcji tuningowych, nie? Także jako takich kotów to z tego nie zrobimy. Jeszcze tu progi możemy jakieś dorzucić i tyle. Już żeśmy z niego zrobili koksa. Lusterko. Ojej, ojej. Felgi mi się bardzo podobają, ja bym ich nawet nie zmieniał. Tu nie możemy zmienić wielkości, jeśli mamy te standardowe. Ojej. Ojej. Ale w sumie cal jest całkiem duży, jak na ten samochód, nie? Kurde. A, będziemy musieli jeszcze zglebić tą furę. Jezu. Jak to wygląda. Coś takiego. Cyk i felgi. To jest ciekawe, że z tyłu możemy dać inne i z przodu inne, nie? Dobra, kolor lakieru. Cyk. I fajnie. Rodzinna rajdówka. Daję tu jakieś tam przesadzone opcje tuningowe i zobaczymy, co się z tego da zrobić. Kurde, całą kasę na to wydaję, na tą furę. Znowu na tuning idzie cały hajs praktycznie. Ja pierniczę. Zamiast kupić jakieś porządne auto, nie? Dobra, zobaczmy. Wow. To jest chyba Focus czy Fiesta. Na środek. Ten camber przesada, nie? Trochę zmniejszmy. Coś takiego. Dziwnie trochę tak wygląda, nie? Dobra, dawaj jakiegoś lakiera. Tutaj mamy gotowe wykończenia. Taka będzie landrynka sobie. A, właśnie, mam tu takie odkryte nowe naklejki. Zobaczcie, to są te wszystkie, które sobie podkrywałem. I tu mamy taką laseczkę, to może dajmy sobie ją gdzieś z boku. Pyk i patrzcie. Hops. He? Z
Spoko, nie? Czy z przodu? Czekaj, a da się tu obrócić? Czekaj, odbij, skaluj, obróć, nie. Cyk. Dajmy ją tylko z jednej strony, pyk. I tyle, kurde, super. Zapisujemy. Nowy zapis, elegancko. Laseczka zawsze spoko. Ta. Ale paszczur z tej baby. Czy ja wiem, może być, no. Dobra, zrobiliśmy furkę z wyglądu. Na osiągi, no niestety, nam już nie starczy. Wymienimy silnik może. Rzędowa czwórka. 2,3 brzmi tak? V6. Oh shit! Ale to brzmi w tym aucie. Ej, ale gdzie ta 4-litrowa V8-ka tam weszła w tą maskę? Nie, ten wziął najlepiej. Wow. Nieźle, nie? Szkoda, że zablokowane, ale ja sobie to odblokuję wszystko na spokojnie. Kurde. To jest dobre. To jest dobre. Patrzcie, w ekwipunku mam jakieś tutaj zawieszenie. O! Mogę tutaj parę rzeczy poinstalować z innych samochodów, to ciekawe. To czekajcie, to ja zmienię furę. Może uda się wymontować te części z tego Nissana i zamontuję je do Focusa, może nie będzie tak źle z tymi wszystkimi rzeczami, patrz. Tutaj wymontujmy to dziadostwo. I może da się do Focusa włożyć, nie wiem jakim cudem. Ten samochód się nie nadaje, ja nie wiem jak go sprzedać, nie widziałem tutaj takiej opcji, ale wypadałoby, nie, to znaleźć jakąś taką opcję, żeby to wywalić z tego garażu. Fajnie brzmi na tej V8-ce, nie? Jak ci się, Piotr, podoba ten czacik? Tutaj na tej stronce. Lepszy czy gorszy, jak uważasz? Dobra, tutaj my wyciągamy z niego najlepsze części. I w razie czego może część uda się włożyć do Focusa, zobaczymy. Puste miejsce, dobra. Zmieniamy furę, ten Nissan, ja nie wiem jak go sprzedać, macie jakiś pomysł? Usuń auto albo co? Czekaj, opcje gracza, ten w ogóle jaką furę, to jest Corvetta, patrzcie jak porobione mają fury. Tom już widziałem. I to już widziałem, ale tam jedna ta Corvetta była taka ciekawa, nie? No. Ej, ja mogę osiągnąć 18 poziom, żeby prowadzić ten samochód. To ciekawe. No dobra. I tak, zmieniamy auto na Focusivo znowu. Dobra. Focusa sobie weźmiemy i zobaczymy, co się da z nim zrobić. Części może sprzedawać, ale czy samochody mogę sprzedawać? To jest pytanie. Dobra, spróbujemy coś tu poinstalować. W ekwipunku mam, patrzcie, mam modyfikator do nitro i mam zakłócacz radarów. Zobaczymy co jeszcze tu mogę poinstalować. O, mam w ekwipunku te rzeczy, nice. Dobra, no to spróbujmy zrobić do driftu ten samochód jakoś. Może się da, nie wiem, on chyba dedykowany jest raczej do raczej do wyścigu, z tego co tutaj patrzę. Ale opony mogliśmy wyciągnąć i wsadzić do Focusa. Dzień dobry. Dobra, próbujemy pod drift go zrobić, gnoja. Ej, no ale spoko to jest, że faktycznie te części są dosyć drogie, nie? Spoko, że można je sobie wsadzić do innego samochodu. Dobra. Tak, może zainstalujemy sobie tutaj podwójne turbo. A tak. Podwójne turbo. Patrz, i te rzeczy mogę sobie przenieść do innego auta, co jest spoko.
fajnie, że te części mogę przełożyć, chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo podobny silnik w tym aucie. I dlatego mogę sobie to powymieniać. Czyli tak jakby wymieniamy sobie budę, ale części zostają, nie? Tak. Na razie ogarniam wszystko, ale widzę, że jakość streamka jest bardzo dobra, bo widzę, że w 1080p mi śmiga, LB Max, mogę palić. Tutaj jest czat, znaczy stream jest odpalony na tej stronce też z Facebooka, więc powinno działać tak samo. Wtedy tam może sprzedać. Okej, okay, dobra, poczekaj, zaraz zobaczę. Garaż i naciskam X. Wybierz mój garaż. Aha, o. I co teraz? Wybierz garaż ekipy. Aha, o. Co ja zrobiłem? A to niedostępne? A czekaj, bo może niedostępny mam do tego. A, widzisz. Ja tego Nissana nie mogę sprzedać. Dlatego, że to jest mój pierwszy samochód, nie? Mogę sprzedać Mustanga. Sprzedaj auto. Za ile? 22 tysiące. Gitarka. Samochód sprzedany. BMW możemy sprzedać za... to nie, to się nie opłaca. Tutaj wpakowałem tyle hajsu, że to szok. A, faktycznie można. No dobra, no to już wiemy jak sprzedawać. Dzięki w takim razie Dominik za podpowiedź na czacie. O, widzę, że Pączek się przekonał do nowego czata. Siema, Pączek. Dobra. I tak, wchodzimy do tutaj sobie. Sprzedaliśmy sobie niepotrzebne auto. Mamy trochę więcej pieniędzy, ale w sumie niby zrobiłem tego Focusa pod drift. Nie wiem nawet na co on ma napęd, czy na przód, czy na cztery koła. Raczej powinien mieć na cztery koła, żeśmy go obniżyli zdrowo, nie? Siema Dafit. Dafit. Z moich obserwacji wynika, że nie ma drag racingu. Oj, wiesz co, chyba nie ma, nie zwróciłem nawet na to uwagi, ale chyba faktycznie nie ma tutaj drag racingu. Dobra, podjedźmy standardowo do jakiejś ściany, zobaczymy co samochód zrobi. Czy będzie buksował na cztery koła, czy też nie? Ojej, jaką ja mam małą felgę z tyłu. No dobra, mamy napęd na cztery koła, nie jest źle. Dobra, spróbujmy podriftować. Niby jest zrobiony trochę na ten drift, więc... nie wiem, zobaczymy. Siema Kamil. Zobaczmy. Jeszcze za mało mocy, bo tak... Co to było? Ej, ale... Focus leci bokiem lepiej niż tamten Nissan. Chyba znowu będzie tak, że te samochody z napędem na cztery koła będą lepiej latać. Zobaczcie jaka jest różnica, kurde. I marchewy, posłuchajcie tego. No może porobię go na drift, zobaczę. W każdym razie, w każdej chwili możemy sobie samochód zrobić na coś innego, jeśli chcemy. Wystarczy wejść do garażu i zmienić, nie, ustawienie. Mam wrażenie, że to prowadzenie takie ociężałe jest. Wiesz co, tutaj ten samochód jest zrobiony na drift i on jest dosyć taki fajny nawet do driftu. Mimo, że ma napęd na cztery koła, to w porównaniu do samochodu, którym driftowałem wcześniej, to tym naprawdę jest spoko, no. Ale zaraz zobaczysz, weźmiemy sobie BM-kę i BM-ką się troszeczkę inaczej śmiga, nie? Spoko, Szczepan. Jest nasza gwiazda! Dobra, tutaj muszę te opony, znaczy te felgi wymienić z tyłu, powiększyć, bo co ja tutaj zrobiłem? Ja je zainstalowałem i zostawiłem jakoś, podjarałem i zacząłem robić coś innego. O, teraz to tak. O. Ej, no i spoko, zobaczcie, żeśmy sobie zrobili fokusiwo takie fantastyczne.
Tutaj się później silnik wymieni, to on będzie latał. Będzie jakiś taki samochód stanterski, podejrzewam. Może też będzie driftował, zobaczymy, nie? Zajebista ta gra jest pod tym względem. Może uda się zrobić jakiś samochód do driftu jakoś ciekawiej. Póki co będę męczył tego Focusa i sobie odblokowywał coraz to nowe części i tak dalej. Ale gra się naprawdę fantastycznie, tylko musicie brać pod uwagę fakt, że jednak driftowanie nie jest takie przyjemne. Same wyścigi są ok, są fajne, super się ściga, naprawdę jest dużo lepiej, ale driftowanie jest dalej kiczowate strasznie, nie potrafię tego ogarnąć. Jak graliście w pierwsze undergroundy, naprawdę tam się driftowało lepiej, nie? Te samochody po prostu jakoś tak leciały przyjemnie, bez ładu i składu totalnie trochę, ale i tak mniej więcej byłeś w stanie wyczuć, co się z tym samochodem zaraz stanie. Tutaj jednak nie do końca, nie?